Ja mogę wam powiedzieć, że zobaczycie na pewno w najbliższych dniach, nie tygodniach, w najbliższych dniach zasadniczą zmianę, jeśli chodzi o działanie naszych służb na granicy, w tym służb fitosanitarnych. Czy wystarczy nam ludzi i narzędzi w tej chwili? Jeśli nie, to będziemy starali się błyskawicznie te służby uzupełnić. Ale już czym dysponujemy teraz, to wszystko zostanie użyte do uczciwej, rzetelnej, transparentnej kontroli jakości i bezpieczeństwa żywnościowego, jeśli chodzi o produkty ukraińskie. Jeśli chodzi o firmy, które sprowadzały zboże, panie ministrze, pan ma tę listę przecież, tak? Jest lista już cała skompletowana wszystkich firm. Podeprzemy się w tym tygodniu takimi opiniami prawnymi, żeby można było to upublicznić i każdy Polak powinien zobaczyć, kto zarabiał, kiedy polscy rolnicy mieli wielki problem. Ja nie będę miał z tym problemu. Lista była dostępna. Ja tutaj składam tą deklarację, bo bardzo dużo mówiło się o tym przez wiele miesięcy. Tej listy nikt nie miał do tej pory. Ja jestem pierwszym człowiekiem w Polsce, który o taką listę się upomniał. Pochodzi ona z różnych służb. Lista opublikowana przez poprzednią minister rolnictwa jest po pierwsze nieprecyzyjna i według mnie niezgodna z prawdą. Ale oni tak działali, chcąc dzielić, a nie pokazywać, jak jest. Mamy dokładną listę, która pokazuje, o której godzinie, ile transportów wjechało do Polski. To są szokujące informacje. To jest ponad 6 miliardów złotych, które wyjechały na Ukrainę, a powinny zostać w Polsce. To jest 330 tysięcy ton technicznego zboża, rzepaku, kukurydzy, które zostały wprowadzone na nasz rynek i najprawdopodobniej zjedzone. Przeznaczone na jedzenie. Tak działały służby. I dlatego dziś tak ciężko nam to wszystko naprawić, bo przyzwyczaili się właśnie do takiego działania. Najtańsza tona pszenicy z Ukrainy przywieziona w poprzednim roku kosztowała 51 zł. Rozumiecie? 51 zł. To jest 20 razy poniżej kosztów opłacalności. I na to pozwalano. Dzisiaj to naprawiamy. Ja jutro najprawdopodobniej jestem znowu na granicy i zrobimy wszystko, żeby do każdej ciężarówki, która wjeżdża, ktoś zajrzał, zobaczył, co przyjeżdża. Nie jest to proste, ale będziemy realizować interes polskich rolników. Interes polskich rolników. Interes polskich rolników ponad jakikolwiek interes partyjny i ponad jakiekolwiek inne interesy. Dopilnujemy tych spraw i ja tutaj polskim rolnikom kolejny raz mówię. Macie w mojej osobie swojego człowieka w Ministerstwie Rolnictwa. Zrobię, co będę mógł. Będziemy działać i będzie skuteczność.